jedziemy dzisiaj do Krakowa. Jak pamiętacie, ostatnia sceneria taka była z vloga do USA. Rano, też każdy był zaspany, teraz też jest rano, 7. No może nie aż tak bardzo jak wtedy, wtedy była 4. Mały postój na stacji. No i zaraz dalej jedziemy. No ale trochę zimno jest, ale zaraz będziemy w Krakowie, bo jeszcze zostało 40 km. Także do Krakowa już bardzo bliżutko jest. No i co? No to już się spotkamy w Krakowie. Ale tutaj dymie. Zobaczcie sobie, jesteśmy obok AGH, bo w ostatnim vlogu z Krakowa powiedziałem trochę głupotę i powiedziałem, że jest to urząd, a jest to Akademia Górniczo-Hutnicza. Tak jak sama nazwa wskazuje, no więc teraz się poprawię. Jesteśmy już obok konsulatu. Ostatnio tutaj nie nagrywałem zbytnio, bo szedłem po pierwsze z telefonem, po drugie nie byłem pierwszy raz i nie wiedziałem, jak to jeszcze działa. Ale tutaj już teraz mam aparat, bo to można normalnie wnieść. Znaczy zobaczymy. I tam są szafki, więc zobaczymy. Ogólnie tam telefonu się nie powinno brać, ani nic. Ale są tam szafki, więc może pozwolą, nie wiem, schować czy coś. No, tutaj to jest, także zaraz zobaczycie. Ten czerwony budynek, już pamiętacie z tamtego vloga. Wam pokazywałem tylko, że z daleka, a teraz z bliska. Ale już nie będę tutaj nagrywał, bo tutaj ogólnie nagrywać się zbytnio nie wolno. Słuchajcie, idziemy teraz sobie coś zjeść, bo wyszliśmy już z ambasady, z konsulatu, z orki. No idziemy teraz sobie poszukać czegoś fajnego do zjedzenia. Zobaczcie sobie tutaj tą knajpkę, bo właśnie tutaj byliśmy. Bardzo fajne, jak wyjdziecie sobie z ambasady, to możecie sobie tutaj przyjść. To jest piekarnia Lajkonik. Bardzo dobre, grzane bułki na ciepło, super. Przepyszne, jak to zaraz obok kościoła, jak wyjdziecie, możecie tutaj pójść. Miasto Krzysztofa Gonciarza, Kraków. Bardzo ładne miasto, mi się bardzo podoba. Chociaż ten rynek jest naprawdę bardzo taki ładny. Szczególnie to tutaj jest naprawdę przepiękne. We Wrocławiu jest trochę inaczej. Nie ma aż takiego wielkiego placu. Jest bardziej na kwadratowo. Tam się różne są nazwy tych rynków wszystkich. Się na tym kompletnie nie znam. Oh my god! No to jest. No siema. Legs hanging out the phantom. Two pretty bitches walking by, call me handsome. I said ladies, I'm the next Richard Branson, but got no virgin, so they sucking me in tandem. I prefer Mr. Unstoppable. And when I'm doing nothing, Mr. Impossible, I'ma lift a finger, put your mixtape in the hospital. Nurse coming closer just to witness all that I could do. 20 cc's of a double D's got me trying to clean my D with the upper teeth. Upper three is where I'm ranking. Off of 3 milli for the mansion. Fuck the game, young. I'm talking Chris Hansen. Krakowiaczyk jeden miał klip 7. Pojechał na wojnę i został mu się jeden. 7 lat wojował, szabli nie wyjmował. Szabla zardzewiała, wojny nie widziała. Off of 3 milli for the mansion. Fuck the game, young. I'm talking Chris Hansen. I guess I'm Mr. Unstoppable. Chcieliśmy iść do Muzeum Sztuki Współczesnej tutaj w Krakowie, ale niestety dzisiaj jest poniedziałek i jest wszystko zamknięte. Wszystko, Wawel, może porażka. Totalna porażka, jeśli chodzi o zwiedzanie dzisiaj. No także dzisiaj będzie tak dość normalnie. No nie, zobaczymy, może coś się uda ogarnąć fajnego. No zapewne też tutaj są jakieś fajne rzeczy w Krakowie, no bo niemożliwe, żeby nie było nic fajnego. Catch me, that's improbable.
Throwing paper till I get me a detention. I'm on a Girona, but you're a motherfucking relic. Neglect to check my balance, cause my studio with greenery. Like goddamn, my wallet always got obesity. She caked up and baked up, she needs a piece of me, she preed on PCP. Wracamy na razie do samochodu, ponieważ pojedziemy sobie gdzieś indziej, no bo tutaj wszystko jest pozamykane, więc nie ma co tutaj robić w rynku. A już obejrzeliśmy wszystko. I w ogóle wszędzie tutaj jest smog. I w Krakowie jest największy w Polsce. I już którąś z kolei osobę widzę w takiej masce antysmogowej. Różne kolory mają, ale już naprawdę pełno ludzi tutaj jest w tych maskach. Wszystko pozamykane, no to postanowiliśmy pojechać na kopiec Kościuszki. Tutaj w ogóle duży maluchu z YouTube'a często nagrywa tutaj swoje maluszki. Sweet! Zobaczcie, jaki tutaj jest wielki smog. Nic nie widać. Mnie teraz tylko widać. A tak powinna być piękna panorama. Podobno widać stąd cały Kraków. A tutaj nie widać nic. No zobaczcie filmik. Masakra. Zobaczcie, wykop od środka, tak właśnie chodzili w takich tych, no tutaj jest, prawda, jest plastikowa, ale właśnie w takich, po takich drewnianych, tutaj jak możecie zauważyć. No także widzicie, w okopach też mieli tutaj właśnie karabiny, jakieś wyrzutnie karabin, no nie wiem co to dokładnie jest. Tutaj jakieś schowki mieli na jakieś schronienie. Tutaj ogólnie jest pokój akustyczny. Jak się stanie tutaj w środku, to super siebie. Papież Jan Paweł II. Mieliście kiedyś selfie z papieżem? Ja właśnie mam. Zobaczcie tutaj Chopina. Gra na fortepianie. Tutaj mamy Sienkiewicza. A tutaj sobie siedzi Mickiewicz. A tutaj Matejko maluje nam obraz. Zobaczcie tutaj kopiec. Przed chwilą na nim byliśmy. Widok na cały Kraków z niego jest. Zobaczcie, kto tutaj przemawia. Józef Piłsudski. Miał z was ktoś selfie z Piłsudskim? A ja właśnie mam. RMF. To jak mogliście tutaj zobaczyć, figury woskowe, kopiec, RMF, tutaj stąd nadaje, ładnie bardzo. No jedzenie, zimno, ale na jedzenkę idziemy, maka. Żarełko, zobaczcie, McDonaldik. Tutaj kubeczki, kanapeczki dobre, o tutaj otworzę wam aż kanapunkę, o może widać coś tam widać, o zobacz tutaj kanapeczka, zdrowa żywność. Dobra, już jedziemy z powrotem do Wrocławia, jedziemy sobie z Krakowa, no to już się z wami pożegnam tutaj, już raczej nagrywać nic nie będę, no bo musieliśmy po prostu załatwić tą sprawę i teraz już wracamy do normalnego życia, także raczej już nagrywać nie będę, więc stoimy na razie na stacji, się z wami pożegnam, yo! Trzymajcie się i możecie dać suba albo lajka, jak się wam się to spodobało i chcecie zobaczyć więcej jakichś fajnych i mądrych vlogów i ciekawych. Cześć!
I'm so